Jak Niemcy tak tego wybrali wszystkich Żydów, to na drugi dzień było bardzo smutno, bardzo. Takie pustki jakieś. Z początku to była taka robota. Nie jest żal, czy żal. Tylko kto będzie nam konie kuł, kto będzie coś lemiesze kopał, kto będzie szył ubrania, kto będzie wszystko. Już jednak 60 lat będzie. To już mnie tak. To już taka. Jakby ich i kiedyś nie było dla mnie teraz. Teraz już nie. Ale przedtem to tak. A co? Czy się nam śnią? Miriam Dwojra sprzedawała na rynku ryby. Kaumann Ginsberg prowadził biuro pisania podań. Bracia Avrum i Lejzor Moszko stawiali domy. Szmuel Chaim, pobożny hasyd, leczył Żydów i chrześcijan. Dawid Lipszyc miał sklep kolonialny. Majlach i Jankiel robili skrzynie malowane w kwiaty. Icek Rubin był szanowanym przez wszystkich wiceburmistrzem. Wooden Klapper Alter budził ludzi uderzeniem kołatki w okiennicę. Thank you.
W tym domu zostało błogosławieństwo żydowskie. To było na każdych drzwiach, tylko jedne się zachowały. To jest tego domu pamiątka i tak musi być. To są ostatni z dziesiątków pokoleń Polaków, którzy przez kilkaset lat żyli obok polskich Żydów. Ostatni świadkowie, którzy łączą nas z życiem tamtych. Ostatni. Pamiętam swoich sąsiadów, Żydów, ponieważ sama mieszkałam w Rynku, a katolickich polskich domów było niewiele. Między Żydami żeśmy mieszkali, bo rodzice to w 13 roku kupili u Żyda dom. Z jednej strony byli Żydzi, z drugiej strony byli Żydzi. No i koleżanki były w szkole pani, to nawet Żydówki to miały jasny chleb. To mi dała jasny chleb, a ona jadła temu czarny chleb. Pamiętam bardzo dobrze. Josek, Henek i Icek. To było trzech Żydków takich małych, którymi się bardzo przyjaźniłam, pomimo że byłam troszkę starsza od nich, niewiele, ale coś tam starsza. Obok mieszkał Jakub Dornfest. Mieliśmy wspólny właściwie taki, jakby nie było ogrodzone, z owoców jednego, z jednej jabłonki żeśmy korzystali razem. Uczył mnie historii pan Tał. To był Żyd. Wspaniały był. Z niego był historyk i naprawdę nauczył mnie miłości ojczyzny. Bardzo pięknie wykładał nam historię. W Kałuszynie ludzie wstawali wcześnie, żeby przed pracą się pomodlić. Budził ich, by na modlitwę nie zaspali, Szmuel Weker, zwany Budzikiem. Każdego ranka unosiły się nad rynkiem słowa śpiewanej przez niego modlitwy. A potem głosem jak grzechotka wołał: Izraelu, ludu święty, Izraelu, ludu kochany, wstawaj, wyłaź na modlitwę. I miasteczko budziło się. Otwierają się jeden po drugim sklepy przy ulicy Warszawskiej. Blady Joser Zigermacher, zegarmistrz, pochyla się nad zepsutymi zegarkami i rozmawia z nimi jak z chorymi ludźmi. Jest piątek. Więc Miriam Dwojra-Fiszerka staje na starym rynku nad balią tłustych ryb. Pobożni hasydzi podążają do sztiblu izby modlitwy. Będą zgłębiać tajniki Tory. Potem pójdą do sadu. Będą jeść jabłka i gruszki i cichutko się modlić, leżąc w zielonej trawie. Asher Motl, klezmer, od
otwiera szeroko okno. Ludzie zatrzymują się, słysząc skrzypce, które w jego rękach zawsze płaczą. Jeśli spadnie deszcz, Kaleki Israelke del Helfer, pomocnik Mełameda, nauczyciela, poniesie na plecach jednego po drugim bosonogich malców do Hederu. I Izraela Rymarza i jego żony Gołdy, troskliwe matki kupują kozie mleko dla swych dzieci. A te dzieci któregoś dnia pomalują jedną kozę farbą i odtąd będzie żyła w Kałuszynie niebieska koza. Młodzi odstępcy od wiary raz w miesiącu potajemnie zdążają pod warszawski most, gdzie chudy towarzysz Ejdel z Warszawy czyta im broszurę ze streszczeniem kapitału Marksa. Wszyscy w Kałuszynie bardzo szanują rep Natana Mojsze Rupasa, który dzięki Bożemu błogosławieństwu właśnie ukończył 110 lat. Bałagułowie, woźnice, zbierają się na rynku przed wyjazdem do Warszawy. Ładują towary, słynne kałuszyńskie tałesy, szale modlitewne, płaszcze z fabryki Bermana Guzika, owoce i mleko. Żartują i śmieją się, ale ich serca drżą ze strachu przed bandytami z Miłosnej. Gdy wozy odjadą, na rynku zostaną Hersz Icykl i Hersz Bimbowicz, którzy wożą listy i ludzi na stację kolejową w Mrozach. Nie ma żadnego śladu. Został tylko goły kilkut. Bez nagrobków, bez parkanu. Żadnego śladu, że ponad 400 lat w Kurowie mieszkali i brali udział w życiu Kurowa. W Kurowie, podobnie jak w Kałuszynie i wielu innych miasteczkach Rzeczypospolitej, Żydzi stanowili większość mieszkańców. Mieli swój język jidysz i swoją literaturę, swoje obyczaje, dania, melodie, żarty, stroje, westchnienia i gesty. Zajmowali się przeważnie handlem i drobnym rzemiosłem. W mojej ulicy krawców było ze trzech. Robili ubrania i jeździli na jarmarki sprzedawać. Był nawet kowal Żyd. Dwóch było stolarzy. Jeden cieśla, rzeźnik, cholewkarz był mleczarz. Aha, felczer był, Żydek i akuszerka Żydówka. Mnie przyjmowała akuszerka Żydówka.
To był taki, proszę pana, co jeździł do stacji, po goście, no, do pociągu. Mięczyje go nazywali, a Mięczyje, bo on konie zajeździł. To oni się, proszę pana, zebrali w Bożnicy i kupili mu konia ekstra. On miesiąc pojeździł, bo i wrześniu dawał, znów zajeździł. Myśli pan, że go potępili, kupili mu drugiego. I on drugiego zajeździł. A u nas by dali, za cholerę by nie dali. To jest taka robota. To była u nich solidarność międzyludzka. Na czele gminy żydowskiej stoi zarząd wspierany przez radę złożoną z najbardziej szanowanych mężczyzn w miasteczku. Czuwają, by członkowie gminy żyli zgodnie z zasadami żydowskiego prawa. Dbają o religijne wychowanie młodzieży. Rozstrzygają spory. Utrzymują biblioteki publiczne, chluby miasteczek z setkami książek w językach jidysz, hebrajskim, polskim oraz z żydowskimi gazetami. Zakładają sierocińce, przytułki dla starych i samotnych, domy dla nieuleczalnie chorych, szpitale, łaźnie i rzeźnie rytualne, cmentarze, domy modlitwy i synagogi. Członkowie stowarzyszenia Bikur Holim odwiedzają ubogich chorych, opłacają lekarzy i leki. Kasa Gemius Heset udziela bezprocentowych pożyczek. Achnoseska Lech pomaga w zamążpójściu ubogim dziewczynom. W Achnoses Olhim ubodzy podróżni dostają darmowy nocleg i gorący posiłek. Prawie wszyscy młodzi należą do jakiejś partii politycznej. Socjaliści zachęcają do trwania w diasporze. Syjoniści chcą wjechać do ziemi Izraela. Narasta antysemityzm i syjonistyczne organizacje skautowe przygotowują młodzież do emigracji do Palestyny. Współżycie Polaków i Żydów przed wojną było zupełnie normalne. No, świadczy o tym herb kolbuszowski, który właśnie pokazuje dwie ręce splecione, żydowska i polska, i gwiazda Dawida i krzyż. Codzienne życie miasteczka skupia się wokół synagogi. Tutaj Żydzi modlą się trzy razy dziennie, a w Beit Midraszu obok studiują święte księgi od rana do późnej nocy. Ojciec mój, dziadek, to zawsze stawiał za przykład u Żydów pobożności. Sobota to było święto. Czas modlitwy. Poza tym Żyd nie wstydził się swoich uczuć religijnych, swojej modlitwy. Muzyka
Tutaj znajduje się mykwa, łaźnia rytualna i rzeźnia, gdzie szochet, wajwel, rzeza rytualnie kury, gęsi i gołębie po 25 groszy od sztuki. Tutaj chłopcy od 3-4 roku życia w hederach, szkołach religijnych, uczą się zasad wiary, bo życie jest zbyt poważne, by spędzać je na zabawie. Kiedy malcy po raz pierwszy przekraczają próg hederu, mełamedowie, nauczyciele, rozsypują na ich kartkach z hebrajskim alfabetem rodzynki i migdały, a palce smarują im miodem. Chłopcy powinni pokochać naukę, bo studiowanie słowa pańskiego od wczesnego dzieciństwa aż do śmierci jest najważniejszym zadaniem każdego Żyda. Życia w miasteczku wyznacza cotygodniowy targ. W każdy wtorek chudy lejbuś Górkę staje za swoim straganem z czapkami. Reb Bunem zachwala głośno dorodną marchew i czosnek. U reb Makisiochu są najwygodniejsze łóżka z toczonymi wałkami. Jona przymierza chłopom wyglancowane buty pachnące dziegciem. Czarna Debora nie nadąża podawać kolorowych wstążek i chustek. U kulawego mędla biją się o tłuste śledzie. Mojsze Barber goli chłopów wprost na rynku. Pobożni hasydzi z Majdana trzymają w garści handel bydłem i końmi. Między nimi chodzi sura koza z koszem gorących bajgiełków. Czasem znienacka wpadają nacjonalistyczne polskie bojówki i zaczynają przewracać i bić. Było 5 albo 7 synagog. Więc tam jak się wchodziło, to rzeczywiście taki egzotyczny świat zupełnie. Jakie tam były sklepy? Piekarnie. Na każdej uliczce, w każdym zaułku była piekarnia, która wypiekała tylko jeden rodzaj pieczywa. Najsmaczniejsze pieczywo świata to żydowskie. Dla mnie. W jednym piekle obrażanki. W drugim piekli bajgele, w trzecim piekli ciasto nadziewane trochę makiem. I to dzień w dzień można było coś innego kupić. Tylko w piątek można było kupić chałkę i tylko dla stałych klientów.
mojej pamięci został taki Żyd. Chudy, jeżeli ważył 30 kilo, to było wszystko. I on właściwie pojawiał się w Słonimie, tak to był niewidoczny, w piątek po południu. Niestrudzony, z ochrypniętym głosem, stukał do drzwi i wołał szabes, szabes, szabes. Żydzi go otaczali opieką i można powiedzieć kultem. Mojsze Fuchsman, zwany Mojsze Lechosyt. Żarliwy wyznawca cadyka z Lubawicz. W jego domu panuje bieda, a on zbiera pieniądze, by pomóc jeszcze biedniejszym. Pości przez cały rok. Każdego ranka kąpie się w rzece Szczarze, bo czysta dusza powinna mieszkać w czystym ciele. Przychodzą do niego po błogosławieństwo i Żydzi, i prawosławni, i katolicy. Jeszcze 10 lat i 10 miesięcy. Służbowe mieszkanie już było pod Słonimem, 4 kilometry, i tam mieszkanie dostaliśmy. I tatuś już się wyprowadził, a ja, żeby nie dojeżdżać do matury, no to ten ostatni rok mieszkałam na Berka Joselewicza, u Żydów państwo Wancewickich. My tam zajmowaliśmy dwa małe pokoiki, a trzeci przez kuchnię zajmowała matka pana Wancewickiego. To staruszka była i był między nimi konflikt. Młodzi byli już komunizujący. I ta babcia ślepa, głuchawa, mówiła do mnie: słuchaj, ty zobacz, czy już szabas zachodzi. Czy u rabina świece palą, bo te menorę wtedy się wystawiało. Więc ja już to za swój święty obowiązek uważałam, wychodziłam i mówiłam: pani Łancewicka, u rabina już się świeci. Oj, dziękuję, szczypałam, za policzek już szła i prędko zapalała u siebie świece. Więc, a ci młodzi już byli, ona mówiła: to komuniści, to bolszewicy. Prowadzili bardzo dobrze prosperującą ochotniczą straż pożarną. Na zimę wylewali nam ślizgawkę. Tam była orkiestra, tam był bufet, tam była szatnia ogrodzone, a my naprzeciwko mieszkaliśmy, więc my tam całą Bożą zimę, to my na lyżwach przyczepionych, przykręcanych, bo to były takie przykręcane jeszcze kluczem, na czubkach biegliśmy tam i o lekcjach się nie pamiętało, o niczym, tylko tam. I to byli Żydzi, tym administrowali. Krąży po ulicach żydowski nosiwoda. Zabiedzony Icyk Chudziak czeka pokornie na zlecenie za kilka groszy.
miesięcy i, jak się mówiło, silniejszy od byka i nie nosi woda, po pracy studiuje Talmud w bożniczce Bractwa Tratarzy. Huchełę, ulubieniec kobiet, wraz z wodą roznosi najświeższe wiadomości. A kiedy wieczorem na pustym rynku rozlegną się zmęczone westchnienia, kobiety plotkujące po bramach będą wiedziały, to Huchełę kończy swój pracowity dzień. Byli, chodzili po ulicach, ale krzywdy nikomu nie zrobili. Wariaci. No więc też tam krzyczeli, czy pół, taka była tutelaja, nazywali ją cipciełaja. Codziennie chodził rano na plebanie i budził księdza proboszcza, żeby wstawał, już czas najwyższy do kościoła iść. No, to tak, no nie miał dobrze sobie wszystko w domu, w porządku w głowie. Taki był chacowny, bardzo wesoły był przy tym wszystkim. Po Kurowie biegają duży fajwel i mały fajwel. A w Kałuszynie nad rzeczką jest przytułek, gdzie wariaci z miasteczka mają swoje schronienie. Tutaj siedzi Sende Derbalie, nazwany tak od jego strachu przed balią z praniem. Chodzi po rynku szukając papierków z karmelków i bawi się nimi, bo są na nich piękne, kolorowe postaci ludzi i ptaków. Siedzi tam Hewe, która boi się czegoś białego pod ciemnymi ubraniami i to jest strach przed śmiercią. A Berl Grabcz jest z nich wszystkich najweselszy. Kiedy odmawia mu się jego przysmaku, kawałeczka chleba, wyznacza na kobiety karę, pocałunek. Mężczyznom pokazuje rękoma, ile będą mieli miejsca na grób. Dla dzieci tańczy, podśpiewując. I wtedy jest naprawdę szczęśliwy. Pracowałam za okupacji na poczcie w Kolbuszowej. Pamiętam, jak szłam raz do pracy i taką upośledzoną Żydówkę prowadził Twardoń, to znaczy ten starosta ówczesny, Kolbuszowski. I tutaj przechodziłam przez to stare kolejowisko. I po prostu czułam, że prowadzi ją na śmierć. Czy to będzie Rachela Szemesz? Rachela Słońce? Stoi tutaj z kuzynem, szalonym Mejerem, bratem nosi wodą i oslem i starą ciotką. Podobno ciągle się śmieje. Podobno zawstydza chłopców publicznie ich obejmując, wyznając miłość i deklarując małżeństwo. Jeszcze stoi tutaj. Znajdujemy się na placu, gdzie stała zabytkowa synagoga spalona przez hitlerowców w 1939 roku 20 września. Był to wspaniały budynek, arcydzieło sztuki drewnianej ze smolnej sosny. Stoimy mniej więcej w środku, tu gdzie była bima, na której kantor śpiewał psalmy. Była część dla mężczyzn, część dla kobiet, tak zwany babiniec. Nie
pamiętam tych ludzi. Kaliska, potem Salomonek Luszyński, Edzio Brzychliński sprzed wojny, Jermek, czyli Jeremiasz Zandman, syn fotografa i nauczycielki. To byli potem Józio Grimbaum, syn dentysty, i Belusia Grimbaum, jego siostra. Także to wiem, bawiłem się z tymi właśnie dziećmi. Teifeld, który miał sklep i lampy, i latarki, i inne. Tam myśmy się mogli zaopatrzyć. Rewzin, skład apteczny. I wodę można było utlenioną dostać. I już różne rzeczy. Takie te przylepce były jeszcze prymitywne, ale można było dostać. Coś można było prosić od bólu głowy. Także ludzie chodzili do sklepu aptecznego u Rewzynów. Ludzie byli, zabawki dla dzieci nieraz były. Pamiętam, mnie taką fuzyjkę kupili, korkowiec można było, czy kapiszonowiec kupić. Potem był Grimberg, miał sklep z materiałami piśmiennymi. Trochę książek też sprowadzał, także nieraz do lektury można było dostać. Mnie tak chyba skradli trochę i ja byłem lekkomyślny, stale nie przypuszczałem w szkole. Podręcznik w ciągu roku. No co? Ryba mówi, pani Barsiakowa, co się zrobi? No i okazało się, że podręczniki do matematyki były jednakowe i dla polskiej, żydowskiej szkole. Pyta się do baba, co? Ja nic. Akurat od znajomego. Dziesiąt dwie rodzin było żydowskich, mieszkało w Mraniżowie naszym. Każda rodzina miała swój przydomek przeważnie. Dużo było Reichów, dużo Reichów. A Reich, Lejbek Reich miał restaurację, taki mały sprzedaż, prawda, piwa, wódki. Błoniarz miał sklep spożywczy. I chodził po wioskach, szklił okna. Błoniarz go nazywali. Kociołek sklep żelazny miał. Ślepiejcyk miał restaurację. Ślepiejcyk, bo tak jedno okno patrzy do góry, taki miał wzrok zepsuty. Dówci. Furmanił koniem, biedny człowiek był, miał sklep i sprzedaż wapna do bielenia. Kałmusiowa miała sklep bawatny, chustki, materiały na ubrania różne. Kopczak miał produkcję lodów, lajpcio, handel krowami. Karpowa, sklep żelazny, artykuły żelazne wszystkie miała. Ojej.
Mają sklepy i sklepiki dookoła rynku. Mężczyźni albo studiują w domach modlitwy, albo jeżdżą po towar. W sklepach pracują kobiety. Mieszkanie jest za sklepem. Nad drzwiami wisi dzwonek. Kiedy dzwonek dzwoni, kobiety porzucają domowe zajęcia i obsługują klientów. Jest to najtańszy, najbardziej ekonomiczny handel na świecie. Żony chorych mężów i wdowy są przekupkami. Handlują czym się da. Są zbyt ubogie, by wynająć budkę na rynku. Te, które stoją, to Sterelkes. Te, co siedzą na małych stołeczkach, to Zicerkes. Ich praca jest jedynym źródłem utrzymania całej rodziny. Kobiety ciche i skromne, oddane swoim rodzinom całym sercem. Na Polaka to mówili agoi. Mamy kim agoi. Bo jak się poszło do sklepu żydowskiego, przedawała córka, to było, taty, kim? Agoi. No to co to jest agoi? To było upośledzenie Polaka. To na Polaka go dali goi. Tak? No ale się i poszło i skredytowali, i poczekali, i tego, i poratowali zawsze. Antek Łyciński mówi tak. Jak mój ojciec budował stodołę i zabrakło mu blachy na 10 metrów kwadratowych na dach. Poszedł do spółdzielni z połem, no to spółdzielnia nie chciała mu bez pieniędzy dać. Poszedł więc do Żyda. Mośku czy Josku, potrzebne mi 10 metrów kwadratowych blachy, a ja nie mam pieniędzy teraz. No to nie pomożecie mi? Panie Wójcicki, zawsze panu pomogę. Pan jest gospodarz odpowiedzialny, znam pana, znamy pana. Pan bierze. Jak pan zrobi, kiedy pan będzie miał, to pan odda. O! '36 rok, '37 zaczął się ruch wśród Polaków, że trzeba troszkę odżydzić te kresowe miasta pod względem handlowym. I rzeczywiście w Słonimie się zrobił wielki ruch. Żydów to bardzo zaniepokoiło. Państwo kosmoscy przyjechali z kapitałem, z porządnym towarem. Założyli wielki sklep manufakturowy. Ja wiem, że moi rodzice przedtem kupowali w takiej półhurtowni pana Meszela. Dostawaliśmy jakieś tam upusty. Mamusia chciała popierać handel polski. Więc mamusia z prawdziwym żalem i taką zawstydzeniem poszła i powiedziała: pani Meszelowa, ja muszę przejść. Ona płakała żywnymi łzami, ale powiedziała, że ona rozumie. Był taki jeden Żydek przeznaczony i chodziła godzina w piątek, czytał: hej, Szymeraj! Ej, wszystko, sklepy wszystko zamykali i koniec, i święto. W czwartki zaczynają przygotowania do szabesu, najważniejszego żydowskiego święta. Sprzątają pokoje, myją podłogi. W piątki rano kobiety zagniatają ciasto na chały, szykują jarzyny na cymes i idą kupować ryby.
W zarębach kościelnych najświeższe ryby są u Pesacha rybaka. Jeszaja Zelik ogrzewa wodę w mykwie, by każdy mógł zażyć oczyszczającej kąpieli. Kulawy Lejb stuka w drzwi i okna sklepów zakrzywioną laseczką. Szabes, szabes, armacht. I cichnie gwar. Rynek pustoszeje. Nad uliczkami unosi się zapach gotowanej ryby. Na szabes, proszę panią, robiło się tarte ziemniaki. To było z oliwą. Proszę pani, to było bardzo dobre. Ale nikt nie umiał tak dobrze przyrządzić, jak Żydówki przyrządzały ten my to kugiel nazywali. A te placki Aikichl? Ja kiedyś jeszcze piekłam te placki. Takie jak my się u Żydówek kupowały. Jajerkichy się to nazywało. W szabes nikt nie może być głodny. Kobiety szykują, co tylko mają najlepszego. Gotowaną rybę, śledzie, siekaną wątróbkę z jajkiem, rosół z knedelkami, kugiel, cymes i czulent. Najpobożniejsze z nich chodzą w każdy piątek od domu do domu i zbierają chałki dla najuboższych. Żydówki bardzo modliły się nad świecznikiem, wie pani, to wtedy ubierała szal na głowę i wie pani, i to takim gestem, tak jakby to światło na siebie, proszę pani, bo mąż poszedł do bóżnicy, a ona modliła się w domu. Dłonie kobiet rozsiewają święte światło po całym domu. I tak wstępuje do niego królowa szabat. Mężczyznom powracającym z synagogi towarzyszą dwa anioły. Zaraz w domach zaśpiewają tym aniołom uroczystą pieśń Szolem Aleichem. W głowach dzieci położą dłonie i wypowiedzą słowa błogosławieństwa. I stanie się świat przed smakiem raju. To święta rzecz. W sobota rano Żyd sobie u siebie pod kuchni nie zapalił, tylko już przygotowane wszystko było. Leciał jakiś chłopiec, jakaś dziewczynka po polsku, chodź na chodź, przyszedł, zapalaj, oświecił zapałką, za to dostał kawał bułki, piękny. W sobotę po modlitwie zjedzą czulent, odświętnie się ubiorą i całymi rodzinami będą spacerować po głównych ulicach miasteczka. A kiedy zapali się na niebie pierwsza gwiazda i skończy się szabes, zgaszą świece, wypiją wino ze wspólnego kieliszka i powiedzą sobie a gute Woche, dobrego tygodnia. No bo to tak było, to inny świat był tu w tym Sędziszowie, jak Żydzi byli. Przyszła sobota, to, no to oni świętowali. W tych tu były, gdzie teraz szpital, dwie synagogi, no to tylko mężczyźni chodzili się modlić tu do tych. Ale w sobotę rano chodziły kobiety, to miały wyżej, tak wie pani, tylko patrzyły do tej bóżnicy. Że one miały takie taki folklor, można powiedzieć. No zupełnie to było, inny świat był. No. Czy pani pamięta, kiedy taka rodzina cała była takich karłów, można nazwać, to miały taki stoliczek na rynku z takimi agrafki, zapałki, guziczki, mydło takie w kawałkach. To mróz, nie mróz, na stołeczku siedziały i przy tym malutkim takim
stoliczku, a ogrzewały się w garku takim kamiennym, miały żar taki z takiego drzewnego węgla. No i tak się ogrzewały. Kiedy śnieg pokrywa całe miasteczko, nadchodzi święto Chanuka. Przez 8 kolejnych wieczorów mężczyźni zapalają i błogosławią światła Chanuki. W długie zimowe wieczory migotają w oknach żydowskich domów wesołe światełka. Zapach łatkes, świątecznych racuchów, unosi się nad uliczkami do późnej nocy. Kiedy śniegi zaczynają topnieć, Żydzi przygotowują się do Pesach, najpogodniejszego ze świąt. Uczniowie Hederu uczą się pieśni nad pieśniami, a ludzie słuchając jej chwytającej za serce melodii, rozprostowują przygięte zimą plecy. Zdejmują podwójne okna i wyjmują watę z pomiędzy okien. Wietrzą mieszkania, szafy i wynoszą książki, które też muszą się przewietrzyć. Odmalowują izby, podłogi szorują piaskiem. Koszerują stare naczynia albo kupują nowe. Szykują mąkę i zaczynają najważniejsze pieczenie macy. Rabbi Sztulman z Szamesem, Reb Naftali ze Szmulem Bekerem i Reb Noach, sędzia, wyruszają, aby kontrolować koszerność miejsc, w których wypieka się macę. Koniec lata przed żydowskim Nowym Rokiem, Rosh Hashana, teściowe tuczą indyczki w podarunku dla synowych. Kupują białe koguty i kury dla odkupienia grzechów. Bo żydowski Nowy Rok jest czasem rozliczania grzechów mijającego roku i nadzieją na nowy, lepszy czas. Mężczyźni wstają o 3 rano na pokutne modły w synagodze, a o wschodzie słońca nad miasteczkiem rozbrzmiewa głos szofaru, który wzywa wiernych do żalu za grzechy. W białych skarpetkach modlili się nad rzeką. To jaki był ten? I wtedy bardzo pościli. Choremu zostawiali pół szklanki wody na nocnej szapce i wszyscy szli nad rzekę się modlić. Kobiety były w białych szalach, a mężczyźni ubierali siebie, no to były stroje odświętne. I wtedy był wielki post. To był Nowy Rok. Aha. Przed Jom Kippur, dniem sądu nad światem, idą nad rzekę, wywracają kieszenie i wytrząsają do niej grzechy całego roku. Żydzi ze Skierniewic nad rzeką łupią, z Kurowa nad Kurówką, z Zarębów Kościelnych nad rzeką Brok. A kiedy wracają do domów, radośni i lżejsi, śpiewają i tańczą. Najlepiej tańczy Mełamed Majer Fajwel, a wokół niego podskakują dzieci z Hederu. Słychać ich w całym miasteczku.
Jom Kippur, gdy rabin rusza do synagogi, ludzie ustawiają się wzdłuż ulic. Mężczyźni po jednej, a kobiety po drugiej stronie ulicy. Rabin, przepełniony duchem Jom Kippur, błogosławi ich, przechodząc obok i życzy im szczęśliwego nowego roku. A oni pomni, że właśnie w niebie otwarto księgę życia i księgę śmierci, żałują za grzechy, proszą Najwyższego, by wybaczył im słabości i upadki, by zapisał ich do księgi życia na nowy dobry rok. Kochałam Żydówkę, bardzo brzydką, bardzo biedną Esterę Pińczańską. I ona jedyną mnie zapraszała na swoje święto, kuczki się nazywały. Ja do niej szłam, bo ona się wstydziła, że bardzo biedna. Mieli taki kramik za 2 grosze i tylko z matką, coś nie było tam ojca. I ona mi mówiła, ja tak bym chciała, żebyś ty do mnie przyszła na święto. I jak ja do niej przyszłam, ona położyła na małym talerzyku trochę macy do jedzenia. I ona mnie prosiła, żebym ja z nią wypiła kusztyczek miodu. I powiedziała, jaka ja jestem szczęśliwa, że ty chciałaś do mnie przyjść. I ja najbardziej to opłakiwałam ją, jak ona zginęła, bo ją zabili. Selcia miała na imię. Niewidoma Żydóweczka. W tym czasie to ona mogła mieć jakieś 18 albo 20 lat. Wyjątkowej urody dziewczyna. Ona sobie chodziła z laseczką po całych synach. Miała w sobie coś takiego, co było ponadprzeciętne. Bo nawet i ciekawe, że dzieciaki bardzo nastawiały uszy na jej te wszystkie rozmowy. Ona po prostu filozofowała sobie na temat świata, ludzi. Chociaż była niewidoma, ale świat odczuwała doskonale. Ona powiedziała tak, że świat jest dziwny i człowiek tego świata nie jest pewien. Koledzy, Mosiek, Kenik, wspaniały chłopak, który grał na skrzypcach, uczył go pan od śpiewu, mówi, z siebie będzie wielki skrzypek. A ten Mosiek Ettinger, który mnie ciągnął na te sportowe zabawy, za 3 razy mi się śniło. Śnił mi się i to uśmiechnięty taki, zadowolony. No mówię, może on jest uśmiechnięty. Ten mi się śnił, ten najbliższy kolega, Mech. To mi się ze 2 razy śnił. Mówię, po co ty mi się śnisz? O tak, o. Mech ten. Bo to już był taki przyjaciel mój.
zostaną robotnikami, studentami, buntowcami, halucami. Będą marzyć o Eretz Izrael i o miłości. Szlamek Schuster, Mordechaj Anielewicz, Mejlach Perelman, Lutek Rotblat, Dawidek Hochberg, Frania Beatus, Mira Fuchrer, Twojra Baran i Sarenka. Jeszcze 10 lat mają przed sobą. Latem 1933 roku przyjeżdża do Gródka z Ameryki w odwiedziny do krewnych Dawid Szapiro z żoną. W miasteczku panuje ożywienie. Ludzie z niedowierzaniem patrzą, jak Dawid spłaca ich długi w sklepie Ryckinów. Jak wykupuje wszystkie towary ze sklepiku Leikur i obdarza nimi całe miasteczko. Żydów, katolików i prawosławnych. Jak daje każdemu członkowi gminy żydowskiej, nawet najmniejszemu, po $5. Jak urządza dla całego miasteczka wielkie przyjęcie, na którym wielu po raz pierwszy w życiu najada się do syta. A kiedy daje synagodze nowy zwój Tory, serca ludzi stają się radosne i lekkie. I staje się na chwilę w Gródku koło Mołodeczna w roku 1933, jakby nadszedł już Mesjasz. Wśród polskich Żydów jest ich wielu. Pozostają wierni żydowskiemu prawu, ale modlą się we własnych domach modlitwy, sztiblach. Mają odrębne obyczaje i noszą odmienne ubrania. Hasydzi. Wierzą, że celem życia jest trwanie przy Bogu. I że tylko radość jest prawdziwą dla Niego służbą. Uczy się ich, by byli skromni, wstydliwi i cierpliwi, łagodni w osądzaniu innych, by unikali honorów i społecznych zaszczytów. Tworzą wspólnoty, na czele których stoją cadykowie, czyli sprawiedliwi. Hasydzi wierzą, że światło Boże przelało się na cadyków, a z nich w ich słowa i czyny. Cadyk spełnia prośby, udziela rad, uzdrawia chorych, rozstrzyga spory, ogłasza wyroki i przewiduje przyszłość. Na drabinie łączącej hasydów z Bogiem jest dzięki swojej świętości w połowie drogi. Do Boga ma bliżej niż ludzie. Do ludzi bliżej ma niż Bóg. Poprzez niego więc wola Boża dociera na ziemię.
U nas to mówiono rabin, a on Cadyk się nazywał. Nie za duży był, siwą brodę taką miał i miał przy sobie husytów. Wie pani, jak to było? Z jednej strony i z drugiej, po trzech szło. Bo i oni mieli husyci, nazywano ich, bo miały takie pejsy. O, husyci. Mieli takie pejsy i mieli tutaj na ramienniki, tak jak skreta skórecki na ten. Awansjak, tak to się mówi. Jeszcze o tu jest ta kopułka, gdzie mieszkał rabin. Cadyk Menachem Mendel z Kocka, który mówił o sobie: jedną nogą stoję w niebie, a drugą w najgłębszych otchłaniach piekła. Potem, gdy zgrzeszył przeciw Bogu, wymierzył sobie karę. Zamknął się przed światem w swym domu na ostatnie 20 lat życia. Umartwiał się i pisał, lecz owoce swojej pracy niszczył. Najwierniejsi z jego hasydów trwali przy nim do końca. A kiedy Cadyk umierał, moc jego nie ustawała. Na odwrót, zwiększała się, skoro miał teraz do nieba bliżej jeszcze. Nad grobami cadyków wznosili hasydzi małe budynki, ohele, namioty. A potem przychodzili na cmentarze, zapalali swoim cadykom świece i powierzali im swe sprawy spisane na kartkach, kwitłech. Nikt nie odchodził od cadyka niewysłuchany. Tu leży rabbi Elimelech, wielki cadyk z Leżajska. W latach 60. XVIII wieku młody Elimelech z bratem Zusią wędrowali z miasta do miasta jako żebracy. Był wczesnym zwyczajem hasydów uczyć się pokory. Przybyli do niewielkiego miasteczka. Chociaż byli głodni, nie mogli jeść. Chociaż byli wyczerpani, nie mogli spać. Ogarnęło ich uczucie niewymownego lęku. Ogarnął ich najgłębszy smutek. W środku nocy opuścili miasto i już nigdy do niego nie wrócili. To miasto nazywało się Auschwitz. Tu leży Izrael, Magid z Kozienic. W dzieciństwie przestał rosnąć i już zawsze wyglądał jak chłopiec. Był zbyt słaby, by chodzić. Na stopy nakładano mu pantofle z niedźwiedziej skóry. Niesiono go na leżance do bożnicy. A tam zachodziła przemiana. Lekkim krokiem podchodził do arki i zaczynał się modlić. Jak nikt inny, bo była jego modlitwa służbą serca o niezwykłej mocy. Tu, w ziemi Polin, leżą ci, którzy odeszli w sławie. Admorzy, nauczyciele i mistrzowie, podpory świata, święci i czyści. Uczeni i bogobojni, książęta Tory, wielu podążało i podąża za nimi. Thank you.
wiem, że te dusze wiedzą o nas, widzą nas, pamiętają o nas i nadal żyją, tylko już w lepszym świecie. Na wieść o czyjejś śmierci przywołują specjalne błogosławieństwo. Błogosławiony niechaj będzie sędzia sprawiedliwy. O zmarłym mówią, przebywa w świecie prawdy. Cmentarz nazywają domem życia, dobrym miejscem i uważają za miejsce święte. Obok ludzi grzebią na nim stare, podarte księgi i karty ze świętych ksiąg. Ziemia, w której pochowano zmarłego, należy do niego już na zawsze, a wszystko, co na niej wyrosło, należy do grobu. Kiedy człowiek umiera, do domu przychodzą członkowie bardzo szanowanego bractwa pogrzebowego, Hevra Kadisha. Na wieść o śmierci członka gminy natychmiast porzucają pracę i przybywają pocieszyć rodzinę. Stwierdzają zgon przy pomocy piórka lub lusterka. Zatrzymują zegary. Zasłaniają lustra. Zapalają świecę na wysokości oczu, tam, gdzie jeszcze niedawno błyszczała dusza. Obmywają ciało wodą, by czystym oddać je ziemi. Groby bliskich odwiedzają w rocznicę śmierci, Yorzeit, i w najsmutniejszym żydowskim miesiącu Elul. Gorzko opłakują nawet dawnych zmarłych i rozmawiają z nimi, jak z żywymi. W Zabłudowie najpopularniejszą członkinią bractwa pogrzebowego jest Ester Chaja. Zabłudowskie kobiety powierzają jej swoje zmartwienia. Przed dzień święta Jom Kippur ruszają za nią na cmentarz. Ester Chaja zatrzymuje się przy grobie i kłaniając się mówi: dzień dobry, Rywko, córko Jankiela. To ja, Ester Chaja. Czy ty słyszałaś, że twojej córce nie starcza na jedzenie, nie mówiąc o parze butów dla dziecka? I co ty na to? Poproś Pana Niebios. Masz do Niego znacznie bliżej niż my, grzesznicy. Pochód ze Ester Chają przesuwał się od grobu do grobu. Jest początek XXI wieku, miesiąc Elul. Na żydowskich cmentarzach w ziemi Polin tylko kamienie są świadkami, że leżą tu kobiety skromne, pobożne, dzielne i mężczyźni bogobojni, uczeni i prawi. Tak wygląda, jakby się przespał i wstał i już nie ma nic. Tamte lata. Tak się zdaje, że to był rok temu, a to już jest. Wszystko przemija strasznie. I bezpowrotnie, wszystko bezpowrotnie już. W 42 roku, kiedy Niemcy likwidowali getto w Kałuszynie,
Oni systematycznie wywozili tutaj po 100 Żydów, rozstrzeliwali, brali nowych. Ci nowi Żydzi kopali wspólne groby, zakopywali zmarłych i tak zabili 2000 Żydów. Leżą tutaj moi bliscy, 80 osób, razem ze strony ojca i ze strony matki. Imię ojca było Kamionka, a ze strony matki imię było Hepner. Tak, te dwie rodziny tutaj są zakopane. Miriam Dwojra, Beryl Grabcz, Edzio Rzechliński, Dawid Lipszyc, Icek Chudziak, Pinie Nosi Woda, Meyer Fajber, Herszpica, Szmuel Wecker, Mosiek Kos, Lea Kur, Sura Koza, Mosiek Kenik, Uczele Britzman, Natan Rupas, Icek Lubi, Zachela Szalasz, Aptekarz Zachodniego, Mojżesz 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 Z